wybitny kardiochirurg, nauczyciel akademicki i profesor nauk medycznych. Był zastępcą profesora Zbigniewa Religi. Wspólnie dokonali transplantacji serca. Ocalił życie tysięcy pacjentów i wyszkolił nowe pokolenie kardiochirurgów. O tym, kim jest profesor Andrzej Bochenek, powszechnie wiadomo. Chcemy jednak pokazać tę postać z innej strony. O to, jaki jest i dlaczego odniósł tak wiele sukcesów, zapytaliśmy jego dzieci. Myślę, że tata jest osobą niezwykle pracowitą i tata jest taką osobą może nie do końca skupioną na formalnościach, tylko na efekcie. I myślę, że to jest jedna z tych cech, które pomagają mu być dobrym przywódcą, dobrym szefem. Działalność profesora nie kończy się na przeprowadzaniu zabiegów. Postanowił także stworzyć klinikę kardiochirurgii w Katowicach-Ochojcu. Kierował renomowanym ośrodkiem przez 25 lat. Jest bardzo otwarty do ludzi, uczciwość i zdecydowanie myślę także, że upór. Liczne sukcesy wymagają także oddania czasu wolnego i włożenia w to wszystko ogromnej pasji. Ten zawód jest w zasadzie ciągle obecny w życiu danej osoby i nie ma nawet chwili na wypoczynek, taki prawdziwy, bo jednak ci pacjenci gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pozostaną. Dzieci profesora są dorosłe. Magdalena spełnia się zawodowo, ale nie poszła śladami ojca. Widząc to, jak jest bardzo zaangażowanym lekarzem, że to jest praca 24 na dobę, taka naprawdę praca 24 na dobę, związana z pasją, ale też z ogromną odpowiedzialnością, no wydaje mi się, że to dla mnie było trochę za dużo. Wadą tego zawodu jest po prostu to, że ten zawód jest ciągle z tobą, natomiast uważam, że to jest także jego wielka zaleta i jeżeli ktoś ma pasję do tego, to w zasadzie uważam, że ta wada może się przerodzić także w zaletę. Tomasz zdecydował się kontynuować drogę profesora Bochenka. Tata jest kardiochirurgiem, ja kardiologiem inwazyjnym, niemniej jednak na pewno spotykamy się także w sercu. Zdecydowanie tata był oraz jest wzorem dla mnie i bardzo ta jego praca miała duży wpływ na mój wybór. Natomiast wiele lat to drzemało we mnie i to tak nie było takie oczywiste. Dopiero gdzieś w drugiej, trzeciej klasie liceum zdecydowałem, że muszę być lekarzem i nie było tego odwrotu. Nazwisko Bochenek jest w Polsce doskonale znane. W świecie medycyny to synonim skutecznego leczenia oraz ogromnego zaangażowania. Lekarz ze Śląska, o którym głośno nie tylko na Śląsku.